Oggi siamo qui nello stabilimento di Titi per celebrare un traguardo davvero molto importante. Sono state prodotte in questo stabilimento, in quasi 50 anni di storia, 12 milioni di vetture. Ma siamo qua anche per celebrare i successi commerciali di queste vetture nei mercati europei. Pensate che la Y è leader nel segmento B, quello delle piccole compatte in Italia, e la Fiat 500 è leader incontrastata in Europa nel segmento A. 500 viene venduta in oltre 100 paesi nel mondo ed è la vettura FCA più venduta in Europa. Z jednej strony fantastyczna przeszłość, bo to w końcu 100 lat obecności Fiata w Polsce, symbol praktycznie nowoczesnej Polski, czyli Fiat 126P, 12-milionowa 500-ka i jednocześnie myślenie o tym, co będzie dalej. Ten zakład jest symbolem dobrej jakości, świetnie zorganizowanej pracy, dobrej przyszłości, bo wszyscy już myślimy o tym, co będzie dalej. I myślę, że następna okazja, przy której się spotkamy, to będzie właśnie ta związana z informacją o nowych modelach, które będą produkowane w Tychach. I myślę, że to, co też jest ważne, że była 500-na Lancia i to jest samochód, który się cieszy ogromnym powodzeniem. Więc myślę, że to jest dowód na to, że modele, które są produkowane w Tychach, cieszą się po prostu zainteresowaniem strony konsumentów. Bo rynek wszystko sprawdza. Więc jeżeli jest tak, że 12 milionów samochodów można było sprzedać i jest popyt na następne, no to znaczy, że to, co tutaj robią, to jest po prostu świetne.